Z nami trener Klaudiusz Hirsch. Znowu wasza hala nie została odczarowana. W dodatku 6 bramek. Chyba można być zadowolonym nie tylko z 3 punktów, ale i skuteczności, bo strzelało wielu pana podopiecznych. No tak, oczywiście wiadomo, cieszą 3 punkty. Cieszy to, że znowu było świetne widowisko tutaj i kibice dopisali, także to jest ważne. Skuteczność jak najbardziej też bardzo dobra i cieszę się, że ten element od razu udało się poprawić po tym ostatnim spotkaniu przegranym w Gliwicach, gdzie tam z kolei tej skuteczności zabrakło. Także myślę, udany mecz i cieszą przede wszystkim punkty. Wiadomo, mieliśmy momenty też słabsze. Na szczęście nie było tych momentów tak wiele, ale myślę, że całe spotkanie gdzieś tam było mimo wszystko pod naszą kontrolą i udało nam się tą przewagę powiększać i jakby kontrolować. Także no fajnie. Gratuluję chłopakom postawy, bo myślę, że długo i dużo rozmawialiśmy w tym tygodniu, analizowaliśmy naszą grę i co ważne, no chcemy być lepsi, chcemy podnosić naszą jakość gry i widać było w zawodnikach determinację, także mam nadzieję, że teraz z każdym meczem już będzie coraz lepiej. Była dobra gra, były bramki, a na koniec powiało również grozą. Jak czuje się bramkarz Nikolaj Niagu, bo właśnie poprosiliśmy pana o wywiad, kiedy przebywał pan w jego otoczeniu? Uśmiechał się, więc mam nadzieję, że wszystko w porządku. Nie no, to jest taka bolesna kontuzja, jest prawdopodobnie zbite biodro, także mam nadzieję, że nic poważnego i za chwilę udamy się do specjalistów, aby gdzieś tam postawiono diagnozę, abyśmy mieli pewność, czy wszystko jest w porządku, także miejmy nadzieję, że kola szybko wróci do pełnej sprawności. Tak, Michał Suchocki. Michał, dzisiaj niezły mecz w twoim wykonaniu, tak jak zresztą cała drużyna zagrała nieźle. Rywal, który w zeszłym roku skończył ligę na 5. miejscu, dzisiaj chyba zbyt wygórowanych warunków wam nie postawił. No tak, ale czy nie postawił? Postawił, właśnie postawił. Zespół Głogowa jest doświadczonym zespołem, wiedzą co mają grać. Także nie wiem, czy to był taki łatwy mecz. Wydaje mi się, że ciężki mecz, musieliśmy go wybiegać. No i tym razem wykorzystaliśmy swoje sytuacje, które stwarzamy. No i na szczęście wygraliśmy, 3 punkty zostają w Toruniu, oby tak dalej. W tym sezonie jeszcze w waszym wykonaniu tego nie było, żebyście strzeli aż 6 bramek, no ale czy nawet przy tym prowadzeniu 5-2 czuliście komfort już uzyskanych 3 punktów, czy trzeba było mocno powalczyć do końca samego? No tak jak już wcześniej mówiłem, Głogów walczył do końca, wycofali bramkarza, także chcieli na pewno ten wynik na swoją korzyść jeszcze odwrócić. Ale tak jak mówisz, właśnie 5-2, mieliśmy to jak poukładane, no tak jak mówiłem wcześniej, wykorzystaliśmy swoje sytuacje, które stwarzamy w każdym meczu. W tym wykorzystaliśmy, wpadło 5 bramek, nawet 6, także no plan wykonaliśmy w 100%, także cieszy skuteczność. No i 3 punkty są nasze i tak jak mówiłem, oby tak dalej, gratulacje dla chłopaków, bo musieliśmy się podnieść, bo ta porażka w Gliwicach była bardzo bolesna, bo przegraliśmy ją w końcówce jeszcze z cofanym bramkarzem. Także wydaje mi się, że fajnie się podnieśliśmy i gratulacje jeszcze raz dla całej drużyny. Kontynuujecie również pasce zwycięstw we własnej hali? Będziecie drużyną własnej hali, czy też panie trenerze, dzisiaj gospodarze nie okazali się zbyt gościnni, no i po ciężkiej walce jednak tutaj musieliście ulegliście i wracacie na tarczy. Po ciężkie, aczkolwiek zwycięstwo zasłużone gospodarzy, bo co ja mogę powiedzieć, na poziomie ekstraklasy z 4 bramki straciliśmy po kardynalnych błędach, kardynalnych wręcz, które na tym poziomie nie mogą się zdarzyć. No, każdy mecz przegramy, bo każda drużyna takie błędy w ustawieniu przy stałych fragmentach wykorzysta. Wiedzieliśmy o Marwicie, proszę mi wierzyć, dużo więcej niż może się wszystkim wydawać. Wiedzieliśmy, co będą grali. Mimo wszystko tych błędów się nie ustrzegliśmy. Nie można meczu nawet zremisować, jeżeli takie coś się popełnia. Walczyliśmy do końca, oczywiście. Jestem z tego zadowolony, że mimo że ciągle goniliśmy wynik, gdzieś ten wynik próbowaliśmy poprawić. Nawet mogło się skończyć w końcówce 6-5. No ale to nie zmienia faktu, że 3 punkty zostały w Toruniu. A jak do tej pory z przebiegu meczu w waszym wykonaniu stwierdziłby trener
jak wam idzie, czy to, co zakładaliście sobie przed sezonem, jak na razie realizujecie? No bo w zeszłym sezonie całkiem nieźle, 5. miejsce w lidze, no a teraz do tej pory, czy jest trener zadowolony z gry swoich chłopaków? No nie, nie jestem i wspólnie razem, jako drużyna nie jesteśmy, bo po 4 meczach mamy tylko 4 punkty. Pogubiliśmy te punkty grając słabo, szukamy tych przyczyn słabszych meczów. Będziemy nad tym pracować, ale zaczynać trzeba od eliminowania takich błędów jak dzisiaj. Jeżeli ruszymy z miejsca w takich podstawach futsalu, to wtedy na pewno będzie nieźle. Fizycznie nie wyglądaliśmy wcale źle na tle przeciwnika dzisiaj, ale jeszcze nam brakuje dużo do normalnej dyspozycji na pewno. Z nami Daniel Lebiedziński. Danielu, w tej hali pierwszy raz gracie akurat w Toruniu na hali UCS-u. 4 bramki strzelone, ale mimo to nie wrócicie z żadnym dorobkiem punktowym do Głogowa. No nie wrócimy, no. Przegraliśmy mecz, myślę, że w pierwszych minutach. No, jak wychodzi się na mecz, chce się wyjść skoncentrowanym, a tracimy tak szybko takie 2 bramki. No to gdzieś to wszystko ucieka, koncentracja, jest takie 10 minut takiego, nie chcę powiedzieć załamania, ale gdzieś tam uchodzi powietrze, dopiero później znowu gdzieś się napędzamy. Dzisiaj jak już mieliśmy kontakt z drużyną z Torunia, to natychmiast dostawaliśmy bramkę i to znowu nam podcinało skrzydła i goniliśmy, no ale nie dogoniliśmy. No właśnie, tej koncentracji brakowało, zdekoncentrowaliście się również wtedy, kiedy przegrywaliście już aż 3 bramkami, 2-5, później uporczywe próby odzyskania jakiegoś zbliżenia się do rywala, no ale nawet z lotnym bramkarzem to się znowu nie udało. Nie udało się. Udało się raz tutaj na końcu, ale taki mecz, gdzieś tam każda piłka stykowa nie była nasza, to jest też ważne w futsalu, żeby te piłki takie niczyje wygrywać, spróbować z tego skontrować. My dzisiaj byliśmy o tempo spóźnieni. No i przegraliśmy spotkanie. Niestety każdy mecz dla nas na wyjeździe to są ciężkie mecze. My chyba też jesteśmy drużyną swojej hali, na swojej hali czujemy się najlepiej. Chyba dla każdej drużyny w Ekstraklasie wyjazd to będzie zawsze ciężkie spotkanie.